W październiku, już 12 raz z rzędu, poprawiły się nastroje w gospodarstwach domowych. Przyczynił się do tego spadek inflacji przy szybkim, wciąż wzroście płac. Tak konsekwentnego przypływu optymizmu, a raczej odpływu pesymizmu, GUS nie odnotował nigdy wcześniej. Jak podał w środę GUS, tak zwany bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczących sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także ich skłonność do dokonywania ważnych zakupów wzrósł w październiku do minus 17,9 punktów z minus 20 punktów we wrześniu. Wyżej był poprzednio w październiku 2021 roku, gdy ustępowały obawy konsumentów związane z pandemią, a nie pojawiły się jeszcze nowe związane z inflacją i wojną tuż za polską granicą. Dokładnie rok temu w październiku 2022 roku Wskaźnik ten wynosił minus 45 punktów, najmniej w ponad 22-letniej historii badań nastrojów konsumentów. W pierwszej połowie bieżącego roku dynamika PKB spadła poniżej zera. Oba kwartały charakteryzowała podobna struktura ujemnego wzrostu gospodarczego, obniżyła się konsumpcja, co było skutkiem erozji dochodów rozporządzalnych oraz efektem wysokiej bazy z okresu napływu ukraińskich uchodźców. Negatywnie na PKB wpływała także redukcja zapasów, do której przyczynił się słabszy popyt zagraniczny i krajowy oraz udrożnienie łańcuchów dostaw. W przeciwnym kierunku działały silne inwestycje oraz poprawa bilansu handlowego. Podtrzymujemy nasze oczekiwania dotyczące poprawy koniunktury w kolejnych kwartałach. Zakładamy dodatnią roczną dynamikę PKB w całym bieżącym roku na poziomie pół punkta procentowego i wzrostu o 3% w przyszłym roku. Gospodarka będzie rosnąć przy postępującej dezinflacji, której struktura będzie podobna jak za granicą. Niższa dynamika cen kategorii bazowych oraz żywności czytamy w najnowszym kwartalnym raporcie makroekonomicznym Banku BGK. Wynik wyborów parlamentarnych nie zmienia perspektywy utrzymania wysokiego deficytu budżetowego, oceniają analitycy Goldman Sachs. Jeśli chodzi o politykę fiskalną, argumentowaliśmy, że deficyt prawdopodobnie pozostanie wysoki w obu przypadkach odnośnie potencjalnego wyniku wyborów, ponieważ zarówno rząd, jak i partie opozycyjne poczyniły znaczące zobowiązania w zakresie wydatków podczas kampanii. W przypadku Koalicji Obywatelskiej i innych partii opozycyjnych obejmowały one podwojenie kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy złotych rocznie do 60 tysięcy. Jednocześnie zobowiązywały się one do zwiększenia wydatków rządowych na zasiłki chorobowe dla przedsiębiorców, 30% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i ogólny wzrost wynagrodzeń. W sektorze publicznym o 20%. Czytamy w Focus Poland Final Result Confirm Opposition Majority. Pod koniec września bieżącego roku rząd przyjął w drodze obiegowej projekt ustawy budżetowej na rok 2024, według którego PKB w roku przyszłym wzrośnie o 3%, a inflacja wyniesie 6%. Zakładane dochody budżetowe to 684 miliardy złotych, a wydatki blisko 850 miliardów złotych co oznacza, że deficyt może osiągnąć nawet 165 miliardów złotych, deficyt sektora finansów publicznych ustalono w projekcie na poziomie około 4,5% PKB, zaś dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 54% PKB. Jeśli nie opadł po wyborczy kurz, a już zaczynają piętrzyć się problemy, z jakimi będzie musiał poradzić sobie nowy rząd, zdaniem ekspertów od nowego roku czeka nas znaczący wzrost opłat za energię elektryczną. Pod koniec roku do skrzynek pocztowych milionów Polaków trafią prognozy dotyczące cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na przyszły rok. Z najnowszych szacunkowych wyliczeń ekonomistów wynika, że możemy spodziewać się skokowego wzrostu cen nawet o 70%, informuje portal money.pl. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetowego na 2024 rok, przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7800 zł. Oznacza to wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2023. O tyle wzrośnie też wysokość składek zUS dla firm. Podstawa wysokości składek zUS dla przedsiębiorców stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym wyniesie ona 4676 zł, a składki ZUS na 2024 rok blisko 1600 zł bez składki zdrowotnej naliczonej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania. Polski rząd w lipcu złożył skargę do Komisji Europejskiej za nielegalnie przywiezione odpady. Warszawa zaopelowała do Berlina o natychmiastowe zabranie śmieci. Niemcy tego nie zrobiły, ale teraz wiele wskazuje na to, że nie będą miały wyjścia. Skarga na Niemców dotyczyła w sumie 35 tysięcy ton odpadów, które do kraju trafiły w latach 2015-2018 do województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Wielkopolskiego, czyli niedaleko polsko-niemieckiej granicy. Satysfakcji z opinii Komisji Europejskiej nie kryje Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, która na platformie Twitter udostępniła treść opinii Komisji Europejskiej. Aukcja, która ma zlikwidować brak dostępności internetu w niektórych miejscach Polski została rozstrzygnięta. Każdy z czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz. Do budżetu państwa wpłynie w sumie blisko 2 miliardy złotych, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dla operatorów ten zasób to przede wszystkim gwarancja stabilności rozwoju przez najbliższe kilka lat i narzędzie skutecznego zaspokojenia rosnącego ruchu generowanego przez klientów. Dzięki unikatowym cechom 5G to także szansa na wdrożenie nowych usług i generowanie nowych strumieni i przychodów, wskazał dziś Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. PKB Chin wzrósł w trzecim kwartale o 4,9% rok do roku, po zwyżce o 6,3% w poprzednich trzech miesiącach. Średnio, średnio prognozowano, że wzrost gospodarczy wyniesie 4,6%. Trwająca od półtora tygodnia wojna Izraela z Palestynią sprzyja Rosji i stawia w zupełnie nowej, kłopotliwej sytuacji Ukrainę, która od blisko dwóch lat mogła liczyć na wsparcie właściwie całego świata zachodniego, oceniła w amerykańska stacja CNN. Obecnie Rosjanie są przekonani, że konflikt Izraela z Hamasem bezpośrednio wpłynie na przebieg wydarzeń na Ukrainie. Taki pogląd wyraził ostatnio m.in. Konstantin Gawriło, wysokiej rangi dyplomata, przewodniczący rosyjskiej delegacji podczas negocjacji dotyczących bezpieczeństwa wojskowego i kontroli zbrojem w Wiedniu. Uwaga sponsorów Ukrainy zostanie rozproszona ze względu na konflikt w Izraelu, dlatego pomoc wojskowa ulegnie zmniejszeniu. W rezultacie przebieg operacji na Ukrainie może gwałtownie obrócić się na korzyść Rosji prognozował Gavrio w rozmowie z rosyjskimi państwowymi mediami.